Witajcie w poniedziałkowy poranek, a jeśli rzeczywiście oglądacie to rozważanie o poranku, to myślę, że te dwa wersety biblijne, jakie za chwilę usłyszycie, będą miały dla Was szczególne znaczenie. Dlaczego? Posłuchajcie. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Dlatego, że te dwa wersety biblijne informują nas właśnie o mocy poranka. O mocy, która przede wszystkim swoje źródło ma w zaufaniu Bogu, ale każdego dnia w pewien sposób odnawia się ona na nowo. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim określeniem, z takim stwierdzeniem, że każdy nowy dzień, który jest nam podarowany, to jest taka nowa, niezapisana jeszcze karta historii każdego z nas. I to, w jaki sposób rozpoczniemy zapisywanie tej historii, zależy właśnie od nas. Mamy na to wpływ, czy staniemy rano, czy wstaniemy nieco później. Nowy dzień to jest nowa szansa, nowa przygoda, po prostu nowa historia. I od zawsze uważano, że dzień najlepiej rozpocząć właśnie rano, dlatego żeby mieć czas na napicie się herbaty spokojne, na zjedzenie śniadania, czy też na taką niczym jeszcze nieskalaną modlitwę, czy też takie świeże czytanie Słowa Bożego. To wszystko składa się na doświadczenie tej łaski o poranku, tej niepowtarzalnej, jedynej, kiedy można jej doświadczyć tylko jeszcze przed tym, jak inni jeszcze wstaną. O tym doskonale wiedział Pan Jezus, dlatego wcześniej przed świtem wstał, wyszedł, udał się na puste miejsce, tam się modlił, tam przeżywał swoją społeczność z Bogiem. I to dzisiejsze rozważanie nie jest takim wskazaniem jedynego słusznego sposobu na to, jak przeżyć dobry dzień i tylko w taki sposób, nie inny. Myślę, że to dzisiejsze rozważanie jest takim zachęceniem do tego, by jeśli tego jeszcze nie robisz, to raz w tygodniu właśnie wcześniej rano wstać i doświadczyć tego wszystkiego, o czym tutaj dzisiaj mówimy. Pragnę Wam dzisiaj życzyć z tego miejsca doświadczenia łaski o poranku. Amen. Zostańcie z Bogiem. Pozdrowienia.